bardzo fajnie się już ustawiliście w tym momencie. Robię fotę za 4. Najnowsze samochody w Fordzie Horizon 5, a trochę ich ostatnio jest. Tak się wstępnie umówiliśmy, że jest to rocznik od 18 wzwyż. I spotkamy się jakoś tak klasycznie koło stadionu. Koło stadionu jest masa parkingów typowo zlotowych i już możemy sobie tam powoli jechać. Właściwie to wiecie co ja na samym początku zrobię? Ja wam zrobię fotkę taką zwyczajną, bez przymiarek, bez niczego, żeby sobie złapać wszystkie te zdjęcia tych nowych samochodów. Zobaczcie. No i fajnie. Wszystko się zgadza. 18, 19, 20 rocznik. Ja nie mam tych... Ja chyba nie mam części z tych samochodów. Wziąłem sobie tylko tego speedsterka z... Carpassa. No i fajna furka, ale no niestety, ponieważ jest to roadster, to powinien mieć animowany dach ściągany. A tutaj tej animacji nie ma. I tak się zastanawiam, czy ten dach, on jest ściągany tak na twardo, czy faktycznie w rzeczywistości jest jakaś animacja. Muszę sobie sprawdzić. Czekaj. Jak to się nazywa speedster, tak? Już zaczął, zobaczcie sobie. Cyk, tu mu się, no trwa to trochę widać, ale jest, zobacz. Ale on się chyba, widzicie co się dzieje, to nie jest automatyczne. Ten dach jest składany ręcznie, widzieliście to? Gościu musiał ręką zrobić i ten dach schować. I może dlatego tutaj w Fordzie animacja składania dachu wygląda tak. Tak jest założony dach, a tak jest złożony, nie? No tak człowiek powinien wyjść z tego samochodu i ten dach rozłożyć albo złożyć. Dobra, jedźmy sobie już powoli na stadion, zrobimy sobie tam spotkanie. Chociaż powiem wam, że chyba fajnie wyglądają takie zloty w bardziej ciasnych przestrzeniach, jak robiliśmy sobie w czwórce na przykład w jakiejś wiosce, między tam budynkami, no nie? To było fajne. Planuję w środku zlotu zmienić na GT3, spoczko. Jadą wariaty, ty, ja nie znam tych samochodów. To są nowo dodane do Fordzy auta, ponoć. To jakieś Ferrari, kurcze. Widzę, że tutaj też nowe mordki się pojawiły, nie kojarzę tych ników. Niektórych kojarzę, ale niektórych nie. Sorry, się patrzyłem na listę graczy. Ach, a nie na drogę. Ty, z nami jest jakiś random, który uczestniczy w zlocie. Wziął nawet jakby samochód, który powinien być na tym zlocie. No nie? Ale on nie jest w naszej grupie. Zobacz, ten tutaj przede mną teraz. Chyba ma tą samą Porsche co ja. I nawet ma lepsze malowanie, oklejenie na niej. No. Ty, ale fajnie. Fajnie, że czasami ktoś tak wbije. Ja ostatnio też uczestniczyłem w jakimś takim zlocie. I powiem wam, normalnie sobie jeździłem i spoko, nie? Tylko później mi gdzieś zniknęli, bo gdzieś tam poszli chyba na wyścig i już ich nie udało mi się spotkać. Ale są takie zloty organizowane, wiesz. Ktoś tam na Discordzie się spiknie, na jakiejś grupce na Facebooku, czy w ogóle jakaś tam grupka znajomych się spotka w grze i sobie śmigają, nie? Zobacz, ja nie wiem, on chyba gra na padzie czy coś, albo na klawiaturze, nie mam pojęcia, no ale dołączył do zlotu. No ciekawe. Przejrzymy jego furkę też. O, patrz, zlagował go trochę. Żółte lusterka ma w tej Porszawie. To jest chyba to samo. Wow, co się z nim stało? Zniknął. Kurczę, no. Myślałem, że chociaż do parkingu dojedzie. Jo, ta nowa BMW to jest sztos totalny. Zobacz na to. Bardzo fajne w tej Porszawie są te liczniki, te zegary. Jak tutaj, wiesz, pokazuje nam się maksymalny moment obrotowy, przy ilu obrotach jest. I to jest normalnie na zegarach od razu. Super, że to dodali do Fordzy. Wiesz, w rzeczywistości to pewnie można sobie te zegary jakoś tam wymienić, no nie? O nie, gościu założył klatkę do swojej Porszawy. O! O, ale to brzydko wygląda. Ten typ, co z nami tutaj jeździ. Widzieliście to? Tragedia. To nie może uczestniczyć już w naszym zlocie, niestety. Tu się chcecie spotykać? Dobra, niech będzie tutaj. Op. I tu jest super, jest, nie? Parking. Tylko tak moim zdaniem trochę klimatu może tu brakuje. Chociaż jest niby ten stadion. To przypomina mi może racizm. To się teraz inaczej nazywa. Chyba ultrace, nie? Jakoś tak. Chodzi mi o te zloty we Wrocławiu. Może to niekoniecznie zlot, a po prostu impreza tuningowa. I cofamy. Chyba, oj, chyba będzie perfekt. Dobra, zobaczmy. Już tutaj mam chyba sfotografowane wszystkie auta. Teraz zobaczymy. Ej, powiem ci, chlebciu, że nie podoba mi się kolor. Ja wiem, że to jest kwestia indywidualna, ale no jakoś tak nie pasuje ten kolorek do Porszawy, do Ferrarki twojej. Jakoś tak niezbyt. Dobra, robimy foto już na początku, bo się całkiem ładnie ustawiliście.
Spróbujmy też jakoś tak się poustawiać. Czy potrzeba Game Pass, żeby grać w Forze online? Na Xboxie trzeba mieć jeszcze wykupiony ten abonament do gry online, czyli Xbox Game Pass Ultimate, nie tylko samego Game Passa. O kurde, teraz to będziemy się tutaj próbowali ustawić, ale myślę, że warto. I potem zrobimy sobie jeszcze fotę dookoła stadionu, będziemy jechać jeden za drugim, ale to za moment. Bardzo fajnie się już ustawiliście w tym momencie. Już jest prawie, że super, ja się jeszcze jakoś tak ustawię. O, coś w tym... Wiesz, tak wiesz, totalny chaos, nie? Jeszcze tam z tyłu Christy. Gdzieś tutaj bliżej chodź do nas. O, super, super, już prawie jest dobrze. I gdzieś tutaj się wycofaj. Trochę za blisko siebie jesteśmy, no nie? Wiesz, tak żeby ludzie mniej więcej mieli możliwość chodzenia między autami i robienia sobie fotek. O, super, super, spróbujmy teraz. O, i zobaczcie, dużo fajniej to wygląda. Wszystkim wam fury umyję, nie ma za co. Myjnia uludzka, darmowa. Pyk, tutaj ta nowa Audica. Chlebciu, proszę bardzo. Tutaj czyste, moje chyba czyste. Tu możemy McLarena jeszcze śmignąć. Pyk, dobra. I to będzie najtrudniejsze zdjęcie z tego wszystkiego. Tak, będziemy powolutku sobie jechać. To będzie najtrudniejsze zdjęcie, dlatego że musimy jechać mniej więcej równo. I o ile mi jest najprościej jechać powoli, o tyle osobom, które grają na klawiaturach może być ciężko. Chodzi o to, żeby wszyscy jechali mniej więcej tą samą prędkością i jedziemy bardzo powolutku. Może ktoś jechać z przodu i prowadzić, to niekoniecznie muszę być ja. Jedziemy sobie dookoła stadionu teraz, tak żeby było łatwiej się jakoś ustawić i wyrównać tą prędkość. I postarajmy się jechać 70 km na godzinę? Nie, 50 km na godzinę, dacie radę? Nie musimy jechać jeden za drugim, tak jak teraz jedzie Bartek, jest idealnie, że jeden na przykład z lewej, drugi z prawej, jest jeszcze lepiej, bo jest ciekawiej, no nie? I teraz przyspieszamy powoli do 70 km na godzinę i staramy się... do 50 km na godzinę i postarajmy się tą prędkość utrzymać. 50 km na godzinę. Dobra. Robię fotę za 4, 3... A, czekajcie, do przodu trochę. Robię fotę za 4, 3, 2, 1, 0. Okej? Okay? Zobaczmy, co to z tego wyszło. Wow, ale czad! Ale jesteście super! Dobra, zobaczmy teraz, czy wszyscy na pewno jadą tą samą prędkością, bo to będzie widoczne w shutter speed. Teraz jest tak, jak powinno być. Zobaczcie. O kurde, ale sztos. Ale sztos. Tutaj jakiś ścisk się zrobił. Ej, to jest bardzo ciężko zrobić tak, żeby wszyscy jednocześnie. Także nie śmiejcie się z nas. To po prostu nie jest proste. To nie jest takie proste. GTR się pojawił? To jest chyba ta wersja Nismo, okej. Okay. Pamiętam na początku, jak była premiera Forzy Horizon 5, to nie wszystkim się te rozbłyski podobały, ale chyba się każdy już przyzwyczaił, co? Dobra, mamy to. Jak jedna ze scen Szybkich i Wściekłych, no. Tutaj wokół stadionu fajnie jest, bo Nissan nie przeszkadza, nie ma ruchu ulicznego żadnego, z niczym się nie zderza. I na spokojnie możemy sobie taką fotkę śmignąć, nie? Ale do tego potrzebny jest taki spory odcinek drogi, prostej najlepiej, albo takiej zakrzywionej jak tu, gdzie nic nam nie będzie przeszkadzać, aby zrobić takie foto. Dobra, co robimy teraz? Chcecie wyścig sobie pojechać? Taki pokazowy może bardziej. Możemy sobie pokazówkę teraz śmignąć, a potem zrobimy sobie jeszcze foto takie nocne, może gdzieś w mieście. O, teraz zróbmy sobie jakiś wyścig, tutaj są jakieś okrążenia. Może wybierzmy wyścig jakiegoś gracza, o. Moja kierownica do tej pory nie jest dobrze obsługiwana przez Forzy. Kurde, ty faktycznie. Ło, to jakaś gymkana chyba. O, ale ktoś tu narobił. Wow. Ale się fajnie błyszczą te samochody w tym świetle. Ekstra. I jakie dymy, nic nie widzę. Jest taki driftowy freestyle teraz. Nice. Dobra, w którą stronę teraz? O co tu chodzi? A, ja wiem, on utworzył taki tor tutaj, żeby boty jeździły w kółko, wiecie? Gdzieś tam po tych...
To już jest koniec. Ta mapa jest cudna? Dziwna. Specjalnie tak zrobione, żeby wiesz, boty jechały gdzieś tam dookoła, a ty byś mógł, ty możesz sobie szybko przedriftować i super, nie? Ej, bardzo ładnie się samochody tutaj błyszczały. Spoko to wyglądało, naprawdę. Dobra, ja mam bardzo dużo wheelspinów do odebrania. Zobaczymy, czy coś fajnego leci w tych wheelspinach teraz. Czy dalej dziadostwo? Może wylosuje coś ciekawego, nie wiem. Uzbierało mi się ich trochę i pomyślałem, że na następnym naszym spotkaniu wszystko sobie odbierzemy. Ferrari Pista. To możemy sprzedać. To możemy dodać do garażu. Audi możemy sprzedać. Oła, 250 tysięcy. A to tak, wiecie co, no bida trochę. Jaguar F-Type to możemy sprzedać. F-Type'a też. A, BMW M3. A, BMW nigdy za wiele, dodam sobie. Silvia, Impala i Lexus. Lexusa mogę sobie dodać do ten. Muszę go w końcu na drift zrobić. Dobra, tu jeszcze mamy super wheel spiny. M4 wpadła, ulala. To też sobie dodam do garażu. Chociaż już mam, to sobie sprzedam. Jeszcze mamy 6 super wheel spinów. Okej, trochę kasy. Już 30 milionów mam prawie. Okej, GT2 RS. Chyba mam GT2 RS. Ale dodam sobie, ta Porsche'a fajna jest. 300 tysięcy, Honigan. Honigana mogę dodać. Pyk, 15, pyk. Dobra, to sprzedajemy. Dużo hond na Sycylii jest. Maluchy są na Sycylii. I co ty opowiadasz? Dobra, i teraz zwykłe spiny. Mam 16. Pyk. Na Kubie są maluchy. A ja byłem na Chorwacji i widziałem malucha jako ozdobę jakiegoś mechanika. Jak na jakimś słupie sobie malucha zawiesił. Dobra, polosuję sobie to wszystko. Wy za ten czas podłączacie i robimy kolejne spotkanie. No, powiem wam, nic ciekawego tu nie wypada. Kasa, żadnych unikalnych samochodów, nic poza tym, nie? Dobra, to ja sobie zmieniam auto na Audi. Aha, poczekaj, bo ja muszę to Audi chyba odebrać jeszcze. I weźmy sobie Carpass. Tak, tą Audicę muszę sobie sedana. Już ktoś wziął sobie ten samochód. Widziałem, że jeździł. Ja wezmę sobie czerwoną, jakoś tak mi pasuje. Czerwony kolor do tego samochodu. Quattro, silnik poprzecznie. Pięciocylindrowy czy dwucylindrowy? Czy czterocylindrowy? Nie wiem. Nie wiem jakie tu silniki są. Ej, wydaje się ciasno chyba w środku. No, może nie. Uuu, jaka fajna kierownica. Uuu, bardzo ładna, podoba mi się. O, i mega fajne jest to, że nie mamy wszędzie tabletów. To jest super. Chociaż to jest, który rocznik? 20, no to już jest era tabletów w samochodach, no nie? Ale chyba w takich bardziej niby premium, chociaż dla mnie to wcale nie jest premium, jak samochód ma, wiesz, wszędzie ekrany dotykowe. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, ja sobie tylko trochę obniżę furę. Hamulce zostawię nawet standardowe, bo ładnie wyglądają. Obniżymy. Dźwięk możemy ulepszyć. Okej. I okej. No fajny, fajny samochód nawet, nie? Aha, jeszcze bym chciał zobaczyć. A, tutaj bieda. Tu bieda jest, niestety. To nie to samo, co w BMW M8, no nie? Tu trochę gorzej jest, niestety. Mam fajne miejsce na następne zdjęcie. Gdzie masz pomysł na zdjęcie? W którym miejscu? Ja bym zrobił jeszcze jakąś fotę podczas jazdy. Kurczę, ale dalej jest jasno. Wszyscy teraz Audice, kurde. O, jest malowanie Illegal Night. Proszę bardzo. To gdzie teraz spotkanie? Mamy full skład, okej, okay, czyli konwój się naprawił. Spoko. Tu w ogóle są opadki? Są opadki do zmiany biegów, okej. Okay. Co my tu mamy na tych zegarach? Power. A i moment obrotowy. Okej. Okay. Ale coś nie tak jest z tymi zegarami. Wydaje mi się, to kółko takie, gdzie mamy akcelerometr, to jest takie nieokrągłe. Jest takie jakieś... Dziwnie to wygląda, nie? Mamy info o buście. Poziom paliwa, nie wiadomo ile. Nie ma tutaj napisane. Temperatura, godzina. Ciekawe, czy ta godzina tutaj w kokpicie samochodu zgadza się z tą godziną, która rzeczywiście jest w samochodzie. Która jest rzeczywiście w świecie gry, no nie? Masz jakąś koniczynkę? Co to jest? To się chyba za wyścigi online tam dostaje, nie? O, to może sobie potem zmieniać te koło nickname'u rzeczy. Zobaczcie, jakie fabik ma tutaj. Widzicie, ma koronę koło niku i ma taką jakby koniczynkę. Fajnie to wygląda. Taka personalizacja. Ja bym chciał, żeby pojawiało się koło nickname'u
kiedy ktoś gra na kierownicy, na padzie albo na klawiaturze. Bardzo fajna zmiana by to była dla mnie. Kurczę, ale znowu jest jasno, nie? Najlepsze zdjęcie jest wtedy, kiedy jest taka tak zwany golden hour, czyli takie zachodzące słońce i wtedy, nie? Jedziemy sobie powoli już na miejsce, także jak jeszcze szykujecie fury, to na spokojnie, jeszcze mamy czas. O, ty, Audi Quattro, a tu trochę widzę, że driftik wchodzi. A to może ze względu na opony, bo władowałem trochę mocy, a opon lepszych nie wsadziłem, ale nie szkodzi. Rzuca. Dobra, ja już tutaj trochę zwalniam. Nie wiem, czy wszyscy będą na miejscu. No, według tego, co tutaj widzę, to wszyscy są chyba w konwoju. Ale ja ich coś nie widzę tu w pobliżu, więc nie wiem. Mam nadzieję, że będą. Bo coś czuję, ej, mam takie przeczucie, że kozackie foty dzisiaj zrobimy na zlocie. Ale takie naprawdę fest. Gdzie nas tu kieruje? Przez jakiś shooter? Chyba tak, ale to Audi jest, to damy radę. No, shooter, a czemu tak dziwnie? Dobra, pojedziemy powolutko, to tylko kawałeczek jest. Nic się nie stanie. Tutaj właśnie jest takie pustkowie trochę, nie? Dookoła nic nie ma. No ale zobaczymy, może uda nam się zrobić... O kurde. Tutaj wszyscy się ukryli. Ekstra. Dobra, ja robię foto. Jak się tak ładnie ustawiliście, no to fota musi być. Ale... ale brudasy, ale brudasy. Czekaj. Umyję wam wszystkim te fury, bo jest tragedia. Tragedia jest. Wszyscy jednakowo brudne samochody mają. Dobra. Prawdę mówiąc, to nie wiem, jak mam tu uchwycić. Ale podoba mi się, jak się ładnie ustawiliście. No w ogóle nie trzeba było was ustawiać nic, a wy wszystko ogarniacie sami. Nie wiem, jak to się dzieje. To jest jakaś telepatia między wami chyba. Przy jakiejś skale, nie? Dobra, robimy foto. To będzie takie bardziej fotopamiątka. Musimy raz na kanionie foto zrobić, a to jest dobry pomysł. Dobra, chłopaki, zasada taka sama. Jedziemy bardzo powoli, czyli 50 km na godzinę równo. Nie, że mniej jak 50, tylko dokładnie 50 staramy się jechać. Jedziemy w tym kierunku. Powoli, ja na was poczekam. Możecie mnie oczywiście wyprzedzać. Zajmujemy całą drogę. Także nie ma, że tam jedziemy tylko prawym pasem, nie. Zajmujemy całą drogę, możecie jechać środkiem, możecie jechać skrajnie po lewej stronie, możecie jechać z przodu, możecie jechać z tyłu. Najważniejsze jest to, żebyśmy jechali wszyscy w grupie, zachowując jakieś zdrowe odległości, nie? Tam mniej więcej 2 metry powiedzmy. A, tutaj jest problem, bo jest kurczę samochód sprzeciwka. Mogą jechać samochody sprzeciwka ruchu ulicznego. Ale spróbujmy. 50 km na godzinę. Zobaczę, jak tam z tyłu. Możecie mnie wyprzedzać, możecie jechać z przodu, nie ma problemu. Bylebyśmy jechali tą drogą, 50 km na godzinę. Zaczyna deszcz padać, więc będzie klimacik. Jedziemy, jedziemy. Nawet lepiej w sumie, żebyście wyprzedzali. Dobra, jak tam z tyłu? Z tyłu chyba okej. Ej, nie tak szybko, nie tak szybko, nie tak szybko. Starajcie się odległości zachować między sobą. Ciężko, ciężko. Osobom, które grają na klawiaturach, może być ciężko utrzymać tą prędkość. Jestem w stanie to zrozumieć. O, ale nie hamujcie, nie hamujcie. O, kurczę, jeszcze kawałek, żeby tego... O, żeby nikt się z nikim nie zderzał. To jest bardzo trudne, żeby wszystkich jednakowo zgrać w ruchu, bo tak jak ustawić jeden obok drugiego, to nie jest tak źle. Ale żeby w ruchu, nie? Omijajcie ruch uliczny, jak będzie jakiś... I blisko siebie gdzieś. O, 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 jest prawie idealnie. Teraz cykam. Jeszcze ktoś, żeby tak na środeczek zjechał. Trochę za szybko. 50 km na godzinę, chłopaki, 50 km. Nie wpychamy się w siebie. Dajemy sobie też miejsce na to, żeby jechać. Nie spychamy się, no chłopie. Jezu. Dobra, robię fotę za 4. No jedzie, jak albo mnie spycha, albo jedzie za szybko, albo za wolno. Co jest z nim? O, tu będzie chyba kozak fota. I ruch uliczny, ale ciężka sprawa. Dobra, 50 km na godzinę. O, tu będzie chyba dobrze. Próbujemy, dobra. Chłopaki, macie chwilę wytchnienia. Możecie sobie odpocząć. Wiem, że ciężko było się tutaj ustawić, żeby wszyscy jednakową prędkością. Zobaczymy, jak nam to wyszło. To nie jest taka prosta sprawa się utrzymać wszyscy razem. Zwłaszcza, że nie wszyscy grają, wiesz. Nie wszyscy mogą sobie tą prędkość regulować. Ej, na tle tych wszystkich sportowych autek, to ta Audica wygląda jak samochód ruchu ulicznego. Tragicznie. No nie? Tragicznie wygląda. Jakby jechały same takie samochody typu te Audi RS3, to by było w porządku, ale no, wygląda jakoś tak wąskie, jakieś takie to Audi, no nie? Takie, niezbyt. A chyba mistrzem dzisiejszego zlotu, taką perełką, jest model BMW M8, co? Bez dwóch zdań.
Ja nie wiem, jak oni jeżdżą ze sobą, no. Milimetr od siebie i chłopaki jadą w konwoju. Na samym zderzaku siedzi, no. Strasznie mi się podoba tył w tej Warszawie. Wy oczywiście też możecie robić sobie fotki, ale nie wiem, czy zdążyliście kliknąć w odpowiednim momencie, no właśnie. Tak nie bardzo możecie robić, nie? Takie ruchome foty. 1% klub możecie sobie wpisać na Instagramie. Czekaj, jak to się wpisywało? Jeden. Ja już mam tutaj domyślnie. Tak to wygląda ikonka. 1 Pro Klub. Tak się nazywa profil na Instagramie. Ostatni nasz zlot, słuchajcie, 19 marca. I tak wygląda nasz ostatni zlot. No kurde, ostatni zlot robiliśmy z lot Toyo. To było 19, a możecie sobie policzyć, ile to było temu. 3 miesiące? No kurczę, strasznie długo od ostatniego zlotu. Ale jest, jest kolejny zlocik i czerwiec będzie też takim miesiącem zlotów. Robimy sobie zlot co niedzielę, chociaż przyszła niedziela też możemy zrobić sobie zlot, ale o godzinie 19 będziemy oglądać konferencję Xboxa. Jest bardzo ważna konferencja, bo na niej na pewno pojawi się jakieś nowe info o Forzie. Albo Motorsport 8, albo dodatku do Horizon 5. Także musimy sobie to obejrzeć. Tak jak widzicie, dzisiaj zaczęliśmy zlot o 18, ale jest już 19:48, a jeszcze zlotu nie skończyliśmy, no nie? Więc no, będziemy musieli zrobić przerwę w zlocie w którymś tam momencie. Będzie pokazane DLC do Forza Horizon 5, to już potwierdzone, serio? Nie wiedziałem, że to już potwierdzone. Ulala! Czyli możemy się spodziewać raczej tego, że tej jesieni będziemy mieli rozszerzenie mapowe do piątki. A tak swoją drogą, ponoć są już plotki, że trwają prace, że rozpoczęto pracę nad Forzą Horizon 6. Co wy na to? Także wyjdą te dwa rozszerzenia mapowe. Mam nadzieję, że ta mapa z dodatku będzie naprawdę duża. Gdzieś słyszałem też pogłoski o tym, gdzie ma być ta mapa. Jeśli chcę, wszystkie informacje odnośnie dołączania do zlotów są zawsze na Discordzie. Tam macie wszystko rozpisane, jak można dołączać do zlotów. Także co, ja myślę, że zlocik możemy uznać za zakończony. Rainfalls to był chyba ziomek ten, co minął nas przed chwilą. To był chyba ziomek, który kiedyś wygrał w zlocie driftowym. Coś mi się tak... Ja mu chyba wysyłałem koszulkę nawet, co wygrał. No, coś takiego było.